dzisiaj, że w tym w negocjacjach najważniejsze jest... Tak, generalnie ten wygrywa negocjacje, komu mniej zależy. Mhm. Ten przegrywa negocjacje, komu bardziej zależy. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim gościem jest dzisiaj Wojtek Woźniczka. Ekspert dziedziny negocjacji, ekspert jeżeli chodzi o sztukę negocjacji. Wojtek napisał dwie książki w tym temacie, ale jest również inwestorem w nieruchomości, jest wolny finansowo też. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać właśnie o wolności finansowej, o inwestowaniu w nieruchomości i o sztuce negocjacji, bo to jest życie. Tak jest. Wojtek, coś może o sobie jeszcze dodaj. No właśnie, bo chyba większość osób to zna mnie z moich książek, czyli Negocjuj albo Negocjuj 2. Teraz jeszcze trzecia książka, która trochę zmieniła też patrzenie na moją osobę, bo bardziej też w kierunku sprzedaży poszliśmy. Natomiast no właśnie ja też nie chciałbym też być tak postrzeganym, że tylko te negocjacje i nic więcej, ze względu na to, że negocjacje, umiejętność negocjacji jest kluczem do jakiegoś tam celu, który sobie chcemy założyć. No a tym celem, te cele są różne, jedni chcą zarabiać więcej. Inni chcą być wolnymi finansowo, a jeszcze inni chcą mieć wielką firmę. Natomiast ta umiejętność negocjacji się przydaje do tego wszystkiego. No i dlatego też możemy porozmawiać na różne tematy, nie tylko negocjacje. Okej. Okay. W Twoim doświadczeniu i w latach praktyki, gdzie negocjujesz sam czy dla kogoś, powiedz, co takiego jest najważniejszego według Ciebie w negocjacjach? Gdzie jest taki jakby złoty punkt, gdzie można go użyć, albo być może inni tego nie robią w negocjacjach, tak żeby zarabiać na tym jak najwięcej? Wiesz co, no jakby tych punktów jest kilka. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, że bardzo ważne jest przygotowanie. Tak. Większość osób idzie na żywioł. Tak. Wiesz, po prostu nie przygotowują się, jestem elokwentny, wygadany, już to robiłem, jakoś to będzie. Natomiast tak mi się wydaje teraz, patrząc z perspektywy czasu jednak, że te wszystkie operacyjne rzeczy, czyli przygotowanie, umiejętność, znajomość technik, umiejętność targowania się i tak dalej, jest potrzebna. Natomiast jednak mimo wszystko gdzieś tak jak się wszystko zaczyna, to też wszystko się kończy w głowie. I to jest kwestia emocji chyba, które nam towarzyszą. Jednak jest to rozmowa z drugim człowiekiem. Jest to jakby nie mówić, czasem też jakaś walka z własnymi przekonaniami, prawda? Często się spotykasz, ja się spotykam bardzo często z tym, że ktoś zarzuca, że negocjowanie to, to nie tak do końca jest okej, no bo ktoś traci. Ale ktoś wtedy zyskuje, bo jeżeli by nie chciał, to by nie sprzedawał wtedy, tak? Wiesz, to jest raz, ale spójrzmy na to w ten sposób. Ja wielokrotnie byłem w takich sytuacjach negocjacyjnych, gdzie ktoś nie negocjując, robił w cudzysłowie też źle temu sprzedającemu, jeśli był kupujący. Dlaczego? Dlatego, że sprzedający był skłonny do zejścia z ceny, prawda? Ale ponieważ ktoś, kto chciał kupić, nie negocjował, no to nawet nie podszedł do tej transakcji, sądząc, że a dobra, nie stać mnie, nie kupię. Tak. Gdyby ktoś był tureckiego pochodzenia, to już by w tym momencie był zły, że dał za niską cenę. Po prostu, bo ktoś nie negocjował. No właśnie, no i wiesz, no przecież sam też to robisz i widzisz, jak to wygląda, że właśnie czasami my w głowie też przegrywamy, nie? Snujemy założenia, które powodują, że się nie da. Tak. Że na przykład ktoś myśli sobie, dobra, skrzywdzę tego kogoś, no ale być może przez to, że nie dogadasz się z nim, to go bardziej skrzywdzisz. Tak, to on będzie miał większe problemy. Ja wiele razy, jak rozmawiam z moimi kursantami albo osobami na mentoringu, to po prostu czasem mówię, złóż taką ofertę. Oni nie złożę, ale złóż. Więc składa i wygrywa, tak w sensie wygrywa. Kupuje coś, gdzie jego głowa nie pozwala mu złożyć tak niskiej, skandalicznie niskiej oferty, bo się boi, że ktoś to odrzuci albo że on będzie źle postrzegany w jego oczach. Ale jakbyśmy mieli te negocjacje tak jakby podsumować takim jednym czy dwoma punktami, to jakbyś miał wybrać, bo wiem, że jest dużo elementów, które tworzą negocjacje i tworzą dobre negocjacje, to które byś tak naprawdę wybrał, że są najważniejsze, jakbyś miał dać jedną radę komuś? Ta jedna rada będzie się składała z trzech porad, dobra? Dobra, z trzech punkcików. Tak, to jest zbyt rozbudowany temat. Ja wiem, ale gdybyś miał powiedzieć dzisiaj, że w tym w negocjacjach najważniejsze jest... Tak, generalnie ten wygrywa negocjacje, komu mniej zależy. Ten przegrywa negocjacje, komu bardziej zależy. I teraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, czy też tym sposobem, w jaki się komunikujemy, w jaki sposób pokazujemy to, że nam zależy, bądź nam nie zależy, czy też po prostu najzwyczajniej w świecie patrząc pod kątem nawet tego, co mówimy, nie? Co mówimy i co mamy w głowie. Czyli jak nam bardzo zależy,
sorry. No. Tylko jak zrobić teraz, żeby nam bardzo nie zależało? Mhm. Tak, wiesz, ja już sporo mówiłem o tych batnach i tak dalej. Natomiast ja odniosę znowu do takiego bardziej biznesowego doświadczenia. Mhm. Wiesz, Daniel, jak miałem kilka lat temu firmę szkoleniową, i była to firma szkoleniowa, która powiedzmy miała jakieś tam zlecenia. I klienci dzwonili i oni sami gdzieś mnie znaleźli. Mhm. To było, o ja, dzwoni do mnie klient, super, w ogóle, o Jezu, Jezu. Nie? Natomiast teraz z jakiegoś czasu, no, to jest tak, że okej, okay, fajnie, super. Zastanówmy się po pierwsze, czy w ogóle mogę dać wartość temu klientowi, a nie tak, jak wiesz, jak niektórzy na początku, dobra, biorę wszystko, nie? Żeby tylko. Po drugie, dobra, czy ja mam czas w ogóle na to, nie? Czy mi się to opłaca i tak dalej, czy mam czas. I teraz paradoksalnie coś, co robisz narzędziowo, czyli czy masz czas, czy weryfikujesz kalendarz i tak dalej, wpływa na jeszcze większą chęć zakupu. Mhm. No bo kurde, gość nie ma czasu, może jest dobry. Tak, reguła ograniczona. I wiesz, jak usiadli niego, to przeczytałem, to sobie myślę, no przecież wszyscy o tym wiedzą i tak dalej. Tak. Ale musisz przyznać, że jeżeli tobie mniej zależy i na przykład pokazujesz to wręcz, oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby o jakości, żeby jakość twojej usługi na tym ucierpiała, bo nie, absolutnie. Ale wiesz, ale nawet takie szczere powiedzenie, tak, słuchaj, no nie mam terminów, sorry, no kurde, nie zrobię teraz tego, nie zrobię, bo nie mam terminów, nie? To kiedy masz? W czerwcu. O, okej, okay. No w czerwcu trochę daleko, nie? Więc jakby to już pokazuje, że i w ten sposób się łatwiej pracuje. I paradoksalnie, żeby już zakończyć ten temat, ja mam dużo lepsze zlecenia, dużo bardziej intratne i wyżej płatne, odkąd jestem wolny finansowo. Okej, okay, ale to teraz jakbyśmy mieli to przenieść na grunt nieruchomości, tak. To co mielibyśmy powiedzieć, mi nie zależy, bo mam jeszcze tak. Ofertę ABC. Tak, tak. No wiesz, i teraz pytanie znowu, jak jesteś sprzedającym na dzisiejszym rynku, nie? No to jest prosty temat, tak? Tak. Wszyscy dzwonią. Tak. Mało tego, nawet teraz jak pracowałem z pośrednikami, no to widziałem, że jest taki schemat, że sprzedający dają rynkową w cudzysłowie ofertę, tylko po to, żeby za chwileczkę był chętnych było dużo i żeby zrobić licytację nawet, nie? Dobra, tak, dzień otwarty w sobotę, tak, zbieram ofertę. Bo na emocjach można wtedy wybudować wyższą cenę, wyższą wartość. Oczywiście. I jak wiele razy jest tak, że po prostu ludzie kupują na licytacjach albo na targach drożej niż jest ta sama oferta na rynku. No bo jest ten owczy pęd. Jakby twoim podsumowaniem by było to, że jakby być osobą, której najmniej zależy na transakcji, albo zależy, ale jakby nie jest napalona, tak? Wtedy wygrywa. A jeszcze tylko jednym zdaniem dokończę, bo wiesz, bo teraz sporo osób mnie o to pyta. Mamy rynek jednak sprzedającego, nie? No, taki jest okres, tak. Taki jest okres rynku. I teraz ludzie mnie pytają, no dobra, no ale to co ja mam zrobić? Jak ja w ogóle mogę negocjować, jak jest 10? Gdzie jest 10? No 10 jest tam, gdzie to mieszkanie już jest wystawione jako w cudzysłowie perełka czy rynkowa oferta, nie? A gdzie nie ma 10? No tam, gdzie jest drożej wystawione. I co to znaczy? No to znaczy to, że tam jest mniej chęci. Że paradoksalnie można kupić taniej, droższe mieszkanie. Tak. Bo mało osób do tego podejdzie, mało osób ma jaja i odwagę po prostu zacząć negocjować. Nawet wiesz, jaja i odwagę to jedno, ale wiesz, nawet nie pomyśli o tym, nie? Tak. A ja za drogo, bach. Słuchaj, taki case sprzed tygodnia, jechałem samochodem, patrzę się baner. Pewnie też tak masz, nie? Że jak widzisz gdzieś mieszkanie, tak, sprzedam, to już włącza się proces, nie? Zadzwonię. No i dzwonię do gościa i tam było tylko 3 pokoje, coś tam i tak dalej. Oczywiście ceny nie było wiadomo. Pytam się, a co to za mieszkanie? A wie pan, po remoncie, świeżo, no okej, okay, to już sobie myślę, to pewnie będzie już raczej nie w moim kręgu zainteresować. Ale wie pan, są tutaj po remoncie, wszystko zrobione tak i x tysięcy, tak, chcę za to. No jak rzucił tą cenę, to ja od razu zareagowałem i to uczciwie, szczerze, nie? A nie, to wie pan, to nie dla mnie, nie? A co za drogo? To wie pan, dogadajmy się. Wiesz, jak zadzwonisz do kogoś, kto ma 10 potencjalnych chętnych, nikt się tak nie powie przez telefon, Tak. I być może tam było, nie wiem, 30, 40, 50 tysięcy do urwania. Dla mnie jest tak samo jak w sprzedaży, żeby coś komuś sprzedać, trzeba znać jego potrzeby. Mhm. I teraz tak naprawdę, dopóki ja nie znam jego potrzeb, ja nie jestem w stanie mu złożyć oferty. Mhm. Bo dzisiaj jakby dla mnie oferta na rynku nieruchomości to nie jest tylko cena rzucona, ale to jest też sposób płatności, termin płatności, forma pomocy przy przeprowadzce. Jakby i to też jakby, bo wielokrotnie mi się zdarzało tak, że ludzie sprzedawali mi taniej mieszkania, dlatego że im zaoferowałem wartość dodaną w postaci pomocy przeprowadzce, zamiany na inne mieszkanie, w elastycznej formie przekazania lokalu, także nie muszę od razu mieć kluczu do mieszkania, tak? I przez to wygrywałem negocjacje, płacąc mniejsze pieniądze niż były oferty inne na stole. Mhm. Więc jakby ja bym ci powiedział, że jakby analizę potrzeb tego sprzedającego i zaoferowanie mu tego, czego on potrzebuje, zaspokojenie tych potrzeb, wtedy ta cena już schodzi na drugi plan. Mhm. Mówiliśmy, zanim się spotkaliśmy, o wolności finansowej, że już jakby czujesz się osobą wolną finansowo. Jakby czym jest dla ciebie ta wolność finansowa i jak ją ci się udało zbudować? No właśnie, to jest świetne pytanie, bo tak naprawdę co ludzie myślą, jak słyszą takie potoczne zrozumienie wolności finansowej? Bogactwo. A dla mnie to nie jest bogactwo, bo jeśli chcesz być bogaty, nigdy nie będziesz wolny finansowo, bo zawsze będziesz dążył do tego, żeby więcej, więcej i tak dalej. I wiesz, to jest okej, nie? Ja rozumiem, że są różne wartości.
wolność finansowa, jak to kiedyś usłyszałem, a dla kasjerki, nic nie ujmując tej pracy, absolutnie, ja w różnych pracach też pracowałem w swoim życiu, a w hipermarkecie oznacza czasem jedno mieszkanie na wynajem, nie? Tak. Dla dyrektora w korporacji, bardzo dużej korporacji na przykład, oznacza kilka, może nawet kilkanaście mieszkań na wynajem. Wiesz, dla mnie wolność finansowa to jest pewny, stabilny dochód, pasywny oczywiście, który wystarcza na to, żeby opłacić wszystkie rachunki, żeby fajnie sobie żyć, mógłbyś wyjść do kina, na imprezę, na kolację do restauracji i robić to, co się kocha i mieć wolność wyboru kontrahentów. Dlaczego mówię nie pracować? Nie da się nie pracować. W moim odczuciu. Tak. Nie da się. Bo jeśli pracujesz, to utylizujesz swoją energię w pewnym sensie, tak? Ja jakbym nie pracował, to bym wybuchnął. Wiesz co, ja zaraz po tym, jak tą wolność gdzieś tam, powiedzmy, przeszedłem na ten etap, tak? Zmniejszyłem bardzo ilość pracy, pojawił się problem ze zdrowiem. I to paradoksalnie. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, mój znajomy, który jest tam jakimś psychologiem, on mi powiedział, że to się nazywa tak zwana hiperkompensacja, czyli my, wiesz, do przodu gnamy, mamy sfokusowanie, tak. Jesteśmy na jakiś cel i w momencie ten cel nagle znika, to się fokusujemy na innym i bardzo wiele osób się fokusuje do wewnątrz, nie? Ktoś idzie, wiesz, w duchowość, ktoś idzie w przesadne dbanie o zdrowie typu fit i tak dalej, wiesz, budowa ciała, ktoś idzie w narkotyki, alkohol i stany transowe, nie? Uzależnienia i tak dalej, nie? Więc i to jest ten problem, nie? Okay. Trzeba pracować. Czyli paradoksalnie ta wolność trochę przeszkodziła. Czy ona była powodem twoich kłopotów, czy...? Wiesz co, ja myślę, że nie, bo wiesz, jak jedziesz przez kilkanaście lat na takiej pełnej adrenalinie, tak. to te organy wewnętrzne to się wszystko eksploatuje. One są przyzwyczajone do prędkości też, tak? I wiesz, że to się eksploatuje, to pewne rzeczy nie czujesz. Jak później odpuszczasz, no to zaczynasz czuć te rzeczy, tak? Więc oczywiście to tylko wzmogło ten efekt. Ale zobacz, paradoksalnie można powiedzieć, że coś, co było kojarzone z takim, wiesz, leżeniem na plaży, plackiem i z odpoczynkiem, no to sorry, ale to tak nie działa, nie? Dobra. Nie przejedzie. No, wszyscy spokojnie. No to jedziemy. No, musimy się hamować zaraz. A, mam klocki do wymiany, proszę. Ale sobie popojrzymy sobie. Tak. Wiesz, ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką ważną rzecz, bo to też uzależnia. Mhm. Wiesz, kupowanie kolejnych mieszkań, remontowanie i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajnie. Jeżeli ktoś na przykład czyni sobie z tego pomysł na siebie, no to jest super, nie? To on też będzie budował struktury jakiejś firmie, będzie zatrudniał ludzi, będzie może robił jakieś oddziały i tak dalej, inne spółki i tak dalej. No, i to jest super, jeśli ktoś tego chce. Ja poszedłem trochę inną ścieżką, mianowicie X pasywnie miesięcznie. I teraz tak, oczywiście najpierw no, to był wynajem, podnajem, trochę flipowania. Oczywiście na kredyt i tak dalej. Natomiast ja cały czas, wiesz, nie zwiększając skali działania, finansuję coraz mniej z pożyczonych pieniędzy, coraz mniej na czyichś mieszkaniach, staram się na swoich i chciałbym przejść po prostu na taki model, że mam swoje własne tam X, tam kilkadziesiąt pokoi, które są bez kredytu, bez niczego i oddam to komuś zarządzanie, wiesz. Okay. Ale oczywiście jak najbardziej to jest tylko moja wizja, nie? Okej, okay, a jak byś widział taką strategię, bo wiele osób edukuje w ten sposób, że mówi o tym, że pracuj na etacie, kupuj za odłożone pieniądze za wkład własny jedno mieszkanie, niech ono ci daje mały pasywny przychód, dodatkowo kup kolejny, jak sobie odłożysz kolejny i pracuj na tym etacie, rób sobie co tam ci pasuje, biznes czy pracę i się realizuj. To jest jedna droga. Tak. Na przykład dla mnie ona była za wolna. I teraz jakby ja wybrałem taką drogę, że po prostu ja nic nie robiłem przez pierwsze lata w biznesie w kierunku tego, żeby one były pasywnie, tylko gromadziłem, czyli z małej kulki śniegowej rozhulałem wielką, efektem kuli śniegową wielką kulę, którą w każdej chwili mogę zmonetyzować i kupić ileś tam mieszkań, które dadzą mi później, i ja jestem w stanie to zrobić parę lat, a ten model trwa parędziesiąt lat. I jakby on też jest okej, natomiast jakby on... No, on może da tą wolność, natomiast jakby nie da tej zabawy z wydawania pieniędzy na co ci się podoba, tylko i wyłącznie na zaspokojenie twoich potrzeb bytowych. Tak. Wiesz, to jest też kwestia wartości, nie? Mało tego, momentu w życiu, w którym jesteś. Wiesz, charakteru chyba też. Charakteru, wartości, momentu. Natomiast no właśnie ja się staram ciągle szukać tej wolności finansowej w jak najmniejszym moim udziale w tym. Ale jednocześnie, żeby to kręciło, nie? Okay. Wiesz, wydałem jedną książkę, drugą, trzecią, fajnie kręci mnie to. Pytanie, czy mnie kręci sprzedaż, pakowanie i tak dalej. Do jakiegoś czasu tak, teraz już trochę mniej. Mm-hmm. Wiesz, jakby zarządzanie, to już mnie trochę mniej kręci. Oczywiście mogę to robić w takim modelu, ty chyba tak masz, tak, outsourcować to. Tak, nie? Ja nie zapakowałem, ani nie wysyłałem ani jednej książki. Tak, no mi się zdarzyło teraz dużo pakować, bo mieliśmy taki, wiesz, przed świętami Saigon, tak. Więc tam pracownicy już nie nadążają, to im pomagają. Zresztą ja podpisuję dużo książek, no, przy okazji, też jednym zamiast. Natomiast znowu to zmniejsza moją pasywność, nie? Tak. Natomiast widzisz, no ja ciągle
jednak oscyluję w tym, żeby ten X tam tego dochodu pasywnego był. Oczywiście wiadomo, no jeżeli jest więcej, no to wtedy myślę, jak nadbudować. Mhm. Nie? Natomiast no jakby to jest kwestia wartości i tak jak powiedziałeś, charakteru też fajnie. Ja mnie jakby motywuję to, żeby coś tworzyć, coś rosło w tym kontekście, a nie tylko i wyłącznie, żeby to było pasywne. No bo ja wiem, tak, że ja wszystko to, co mam, mogę teraz zmonetyzować i ulokować w coś pasywnego i to jest... To jest dosyć proste, tak? No ale co będziesz robił? No właśnie, sztuką jest jakby budować. Jakby to jest pierwszy rok w moim życiu, w którym lokuję pieniądze, tak? I lokuję pieniądze właśnie w nieruchomości. Mam kilka mieszkań na wynajem, miałem zawsze, natomiast jakby teraz kupuję i więcej. Aha. Nie za wszystkie pieniądze, które mam, tylko tak za część, tak? Mhm. Bo od kiedy mi się syn urodził, to też mi się przewartościowało trochę. No przecież ileż można tak cisnąć na maksa. Tak. Kiedyś trzeba konsumować, do 60. Znaczy myślę, że będę na pewno to robił, tylko że... Do 60. No widzisz, to ja miałem taki plan, że po 40 to już w ogóle nic, nie? Ale to się nie da. Ale znaczy, myślę, że to się nie da, że ja bym zachorował wtedy po prostu, że zdrowie by mi siadło. Prawda? Tak, tak. O tym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, no to jest właśnie to. Chyba, że znajdziesz sobie, to jest śmieszne, bo to brzmi jak jakiś truizm normalnie, znajdziesz sobie hobby, wiesz, które cię tak wciągnie, że nie pozwoli ci zachorować, tak, nie? No tylko pytanie znowu, co zrobić z hobby u ludzi, których hobby jest na przykład zarabianie pieniędzy, robienie biznesu, tak, nie? No ciężko jest znaleźć to hobby, nie? Nawet takie ekstremalne, jak wielcy biznesmeni mają typu, wiesz, nurkowania w jaskiniach, nie? To też pokazuje ten poziom adrenaliny, który trzeba sobie dostarczać. No ja akurat tego nie mam, no u mnie na przykład, nie wiem, zarabianie pieniędzy nie jest hobby, no bo to jest tylko efekt tak naprawdę trochę uboczny i zamierzam, żeby same zarabianie kasy... Już tak, ale jakby, cele finansowe ustalasz. Tak, prawda? Cele finansowe ustalam, ale po to, żeby mierzyć jakby swoją skuteczność, a nie po to, żeby mieć tych pieniędzy więcej na kupce, no bo one nie dadzą ci więcej tego szczęścia. Tak? No zobacz, jaka konkluzja nam z tego wychodzi, że tak naprawdę ludzie w większości przypadków, 99,99% ludzi zarabia dla pieniędzy, a tak naprawdę one dopiero wtedy przychodzą, jak przestajesz to robić, nie? Jak zaczynasz zarabiać w innym celu, ale te pieniądze gdzieś tam dopiero przychodzą później, nie? Tak, no ale jeżeli ja bym się kłócił z tym i nie zgodził, żeby powiedzieć ludziom, pracuj bez pieniędzy, to one się pojawią. No to raczej nie jest chyba recepta na zamożność, niezależność i wolność. Natomiast jakby... No, często się robi coś z pasu, a szczególnie biznes. To efektem ubocznym. To efektem ubocznym są te pieniądze. Natomiast jeżeli ja jestem sfokusowany na cel finansowy i dla mnie jakby te pieniądze są ważnym elementem tego i są miernikiem też mojego sukcesu i moich wyników. I wydaje mi się, że gdybym tylko patrzył tylko na jeden miernik, to te pieniądze by za chwilę ich nie było, albo bym dokładał do tego. Mm-hmm. Jakbym tylko się realizował, to bym generował koszty, a nie myślał w ogóle o przychodach. Tak. No ale zobacz, też dzięki dochodom pasywnym z tych mieszkań, o których mówiłeś, mieszkaniach, które generują dochód pasywny, to też dzięki temu możesz trochę odważniej w tym biznesie się poruszać, nie? Bo one ci dają zaplecze. Nie musisz już wszystkiego, tak? Możesz. Tak. To jest właśnie, zaczęliśmy od tego negocjacji, nie? Ja nie muszę, ja mogę. Ja najbardziej nie znosiłem tego tekstu, jak negocjowałem dla kogoś, jak druga strona widać było, że faktycznie jej nie zależy i wiesz, i mówiła tekstem, ale panie Bartku, my nie musimy sprzedawać, nie? My możemy. Mhm. I to był zawsze ten argument bardzo trudny do przełamania, tak? Oczywiście zawsze można powiedzieć, no ja też nie muszę kupować, tak? No ale pytanie, czy faktycznie nie tak, wiesz? Trzeba zapytać, co by się musiało stać, żeby chcieli państwo mi to mieszkanie sprzedać? To jest pytanie ratunkowe, które zawsze działa, nie? Tak, albo że oni zaczynają myśleć w kierunku tego, żeby zrobić coś dla ciebie, żeby cię sprzedać w tej cenie, albo na tych warunkach, które ty proponujesz. No ale wiesz, zależy kwestia, czy ktoś gra swoją batną na przykład, nie? Często ludzie grają swoją batną, tak? Ja mam kogoś innego niż na przykład, nie? I teraz wiesz, ja na przykład mówię często, okej, no to weryfikuj tą batnę, nie? No to w takim razie, to co spowodowało, że skoro ma pan tego kogoś innego, nie? To i tak dalej rozmawiamy, tak? Bo może nie tylko chodzi o zera, czy o liczby. Może też chodzi o to, że ten ktoś inny, no to on jednak na kredyt jest, a nie wiadomo, czego dostanie i tak dalej. Może on nie ciebie bardziej, albo ciebie bardziej lubi, tak? A ciebie bardziej polubiłem. Wiesz, to też czasem jest zagrywka, nie? Bo pana bardziej polubiłem, no ale to też można wyczuć, czy to jest szczere, czy nie szczere. A czasem też jest tak, gdzie właśnie tutaj się śmieję, bo z Krzyszkiem Rzepkowskim ostatnio o tym rozmawialiśmy, że czasem nawet obnażenie tej batny, nie? Też powoduje, że ludzie przestają mieć ją silną. Czyli na przykład, tak to Krzysiek ostatnio mówił na evencie, na którym byłem, że a to wie pan jakieś inne tam przepokoje, a to wie pan, skąd, że lepiej dam to kupić, nie? Mhm. I to powoduje, że ten argument tej batny wypada z rąk zupełnie. Pokazujesz, że ci nie zależy. Tak. No to się wycofać, nie? To się można wycofać. Krok w tył z reguły jest krokiem, dwoma krokami do przodu. Nie? Ja ostatnio negocjowałem dom dla siebie, który chciałem kupić, zresztą od innego dewelopera i byłem z żoną.
I byłem już, ja już negocjuję cenę i tam rozmawiamy na temat ceny, dlaczego bym akurat proponuje, czyli bo argumentowałem to. No i, on, i ta kobieta, która sprzedawała ten dom, mówiła, no, że raczej tej oferty nie przyjmie, a moja żona już od razu od razu wypaliła po prostu cenę 50 tysięcy większą, a tyle pani przyjęła. I myślisz, że ja bym ci teraz powiedział, no, nie kupuj tego domu, wynajmij. Ale się śmiesz teraz, ja wynajmuję teraz dom, w którym mieszkam. Ja wynajmuję dom. Wiesz co, tak z ciekawości. Z ciekawości, ponieważ obiecałem żonie, że kupimy albo wybudujemy dom, tak? I teraz to są rzeczy, które już jakby się nie przeliczy na pieniądze. Pewne poczucie bezpieczeństwa i jakby. Ja wiesz, co mówi wierzyczka wszystkim? Nie kupuj, wynajmij. A sam co robi? Mieszka w własnym domu. No właśnie. To jest łatwo też doradzać, natomiast jakby ja gdybym był sam, to bym na pewno wynajmował coś i pieniędzy mi obracał, bo ja dużo więcej zarabiam na obrocie moim kapitałem niż na jego ulokowaniem w własny majątek. Ja dzisiaj wynajmuję nieruchomość za 2-3% jej wartości. Tak. I tak naprawdę. Bo nieruchomości, w których chcemy mieszkać, tak, są tak mało rentowne, prawda? Tak. Ja się śmieję, że w moich kursach się śmieją, że tak naprawdę osoba, która mi wynajmuje ten dom, dokłada do mojego życia. Dokładnie. Do interesu. Bo tak jak naprawdę się coś popsuje, to ona przychodzi i musi naprawiać, nie? Wiesz o tym. Tak. I jakby. Wartość, a ty wiesz, że to kosztuje? Tak. Wartość tego domu jest duża, natomiast ona jakby nie przekłada tego, ile wydała pieniędzy na jego wybudowanie versus dzisiejsza wartość rynkowa. Tak, tak. Tego w ogóle, tego nie widzę. Ja jakbym wziął kredyt na zakup tego, to bym zapłacił za odsetki więcej niż płacę czynszu. Tak. Ale już ten 5 lat minęło i tak są rzeczy, które no, trzeba zrobić, ten dom trzeba postawić albo kupić, to nie jest problem. Tak. Więc już dałem słowo, muszę tego wykonać, no i teraz idę w kierunku budowy swojego domu. Czyli wartości twojej żony zwyciężyły tutaj. Tak, tu wartości zwyciężyły, ale żeby było śmiesznie, to już szukamy działki trochę czasu, bo tutaj mamy swoje preferencje. I ostatnio znaleźliśmy działkę. I żona mówiła, tylko nie negocjuj. Zabroniła mi tyle, ile była cena, później pan powiedział inną cenę, ale pytam się, ale ile tak już by negocjacji by zszedł, on mi zszedł już tutaj. No i ja jeszcze chciałem zaproponować inną cenę, ale już ona mi zabroniła, już tak. Powiedziałem, dobra, biorę za tyle. Biorę za tyle, bo te 5, 10, 15 tysięcy już nie ma takiego znaczenia, bo wiem, że jak będziemy szukali, bo ja już dłużej z działką, to i czasem poleci, więcej ja czasu na to poświęcę, tak. I to też. I my, okej, żona mi zabroniła, więc nie negocjujmy warunków finansowych, natomiast warunki płatności, owszem. Daniel, najczęstsze zdanie, jakie słyszałem od ludzi, dla których negocjowałem zawodowo, że tak powiem, tak? Czyli dla których negocjowałem coś, w pewnym momencie było, Wojtek, ale ja cię bardzo proszę, ty już nie negocjuj dalej. Mhm. Wiesz, to jest po prostu, to jest hit. Bo granica jest jakby cienka i to łatwo ją przekroczyć. To raz, a dwa, że oni emocje, nie? Tak. Sam wielokrotnie przekroczyłem tą linię i przesadziłem i wypadłem z gry. Tak. I to mi się zdarzyło wiele razy, szczególnie z osobami, które są nie biznesowe, tylko bardzo takie prywatne i emocjonalne. Tak, no ktoś tam mieszka 20 lat w tym mieszkaniu, wiesz, dla niego wiele rzeczy, zresztą o tym nawet w negocji pisałem, nie? Że ta klauzula nadzwyczajności. Czyli inne powody, dla których warto to kupić, nie szarżując ceną, nie? Dla nas powoduje, że właśnie te osoby nas bardziej polubią. I jeśli nas polubią, no to chętniej będą chciały z nami zrobić biznes, nie? I faktycznie zadziała. I to będzie uczciwe i szczere, jak ktoś powie, pana bardziej lubię. Tak. Sprzedam panu, bo pana bardziej lubię. Ale jakby mało osób to wierzy, mam wrażenie, ale jakby naprawdę jest tak, że są osoby, które mówiły, że sprzedam panu taniej, a nie te osoby drożej, bo pana lubię, panią lubię i po prostu wolę. A ty tak nie masz? Też tak masz. Swoją ojcowiznę? Myślę, że pójdziesz do dentysty, którego bardziej lubisz, możesz zapłacić trochę więcej. Ale nie? Tutaj jest jakby jakość usługi jeszcze. No tak. Musimy no wziąć tak, pod uwagę. Tak. A tu jest przedmiot. Tak, a tu jest przedmiot, który oddajesz jakby w czyjeś ręce. Ale no popatrz sobie, jeżeli miałbyś sprzedawać samochód handlarzowi z komisu, to czujesz się już generalnie źle z tym, tak? Znaczy wiesz, jak masz dobry samochód i wiesz, tak, że no żal by ci było, żeby on się zmarnował, lepiej żeby po prostu posłużył dobrze, to lepiej sobie lepiej wybrać kupca, tak, nie? Tak. Jakąś rodzinę, która faktycznie, której nikt nie oszuka. Nie? Bo tak, na przykład mogliby kupić coś gorszego i wiesz, i ta kwestia etyki twojej, ja się czasem śmieję, że wielokrotnie się łapałem właśnie na tym, że byłem lepszym trenerem negocjacji niż negocjatorem, bo niektórzy osiągali lepsze wyniki ode mnie. Okay. No ale wiesz, ale dlaczego, nie? No bo jeśli pojechałem na mieszkanie z kimś i ten ktoś mi mówił, słuchaj, super, bo tu jest choroba w rodzinie, to ciągniemy mocniej, a ja chwilę wcześniej chciałem powiedzieć, stary, już nie ciśnijmy, bo tu jest choroba w rodzinie, no to kwestia wrażliwości, nie? To też... Tak.
Także widzisz, tak się wydaje, nie? Ludzie mówią, negocjacje to takie targowanie, takie przerzucanie się argumentami, a to wychodzi, że to jest o wiele, wiele bardziej rozbudowane i dotyczy wielu aspektów, no? Tak, cena jest jakby, ja myślę, że cena jest trzecim albo czwartym aspektem, mimo tego, że wydaje się, że być pierwsza. Tak. No, bardzo często dla mnie, jak ja sprzedaję z poziomu biura, w sensie telefonu i ile opuszczamy, to ja nawet nie znam tych ludzi, nawet nie wiem, komu to idzie, to mieszkanie, ale jeżeli ludzie sprzedają, no to gdzieś tam te ich potrzeby są ważniejsze, czyli to, że dasz komuś czas na wyprowadzkę, no to jest często klucz, a w większości ludzi mówią, dobra, daję tyle i tyle. Albo albo. Tak. Wiesz, ja ostatnio miałem taką sytuację, gdzie zadzwoniła do mnie pani, negocjowaliśmy jedno mieszkanie, pani pośrednik, nie? I mówi, panie Wojtku, wie pan co, ale czy pan podejmie decyzję do czwartku? Ale co takiego jest w czwartek? No bo wie pan, bo ci sprzedający, oni nie mają nikogo innego, a muszą w czwartek wpłacić na inne mieszkanie. Mhm. Wiesz, i teraz, no to jest po prostu taki moment, w którym ty wiesz, że mógłbyś spokojnie tam po prostu teraz podać jakąś chorą cenę i to kupić dużo taniej, bo oni mają nóż na gardle, nie? Ale w pewnym momencie, no to już nie warto, po prostu nie warto, można, ale nie warto, nie? To jest też ważne, żeby umieć też później patrzeć sobie w lustro i powiedzieć, kurde, dobra, mogłem, tak, w dobrym się z tym czuję, że mogłem, wiedziałem, że mogę, ale tego nie zrobiłem. Nie? To też jest fajne. Oczywiście to też jest kwestia etapu w życiu, nie? No, inaczej się mówi, jak się, wiesz, ma już te dochody pasywne i to wszystko, tak, inaczej, tak. Jak się na totalnym dorobku... Jest się młodym pistoletem, tak, który... Pieniądz przesłania wszystko. Tak. No my też mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ktoś miał małe zadłużenie, typu 3 czy 5 tysięcy i już był komornik, czyli chciał zająć mieszkanie, już dawał prezentację i jakby wyszliśmy tego z tego mieszkania z poradą, w takim sensie, że co ma ta osoba zrobić, żeby się sobie spłacić i to rozliczyć, bo nie opłaca się jej, żebyśmy my to kupowali poniżej wartości, no bo to jest mały problem, a w oczach osoby był duży, tak. Nawet jakby fizycznie był mały i to bez sensu było, żeby ktoś tracił za 3-5 tysięcy mieszkanie i zamieniał je na mniejsze, dokładnie. Spłacał długi, bo tu problem nie był aż tak wielki, żeby... Znaczy tam jest, nie ma innej opcji, jeżeli my tego nie kupimy, oddłużymy tego mieszkania, no to wejdzie komornik i on po prostu już pozamiata i ta osoba nie będzie miała ani mieszkania często, ani pieniędzy. No i koszty będą dużo wyższe. Tak, i jeszcze dużo stresu, bo nie wie, kto przyjdzie zapuka do drzwi za chwilę. No tak, właśnie, to też jest teraz kolejna rzecz. Jednak to są duże pieniądze, wchodzą w grę, więc wiele osób się przy tym próbuje pożywić, nie? Ja jestem osobą, która widać od razu i daje gotowe rozwiązanie tej sytuacji, a nie wiadomo, kto zapuka, prawda? Wiesz, to jest kwestia szybkości działania, tak. Nie? Że też czasem ludzie nie dostrzegają tego, jak szybkość działania jest ważna. Ostatnio miałem taką rozmowę z jednym z inwestorów i on mi mówi, wiesz Wojtek, kurde, tak twardo negocjowałem, no ale w końcu odpuściłem, brakło 8 tysięcy. Mhm. Ja się pytałem, okej, a co to za mieszkanie? Mówię, no wiesz, kupowałem na wynajem i tak dalej, dobra, a jak tam cashflow miałeś? I on mówi, no wiesz, tam spokojnie 2 tysiące bym miał ponad kredyt, nie? Mhm. A ile już szukasz? No, już z rok będzie. Okej. Okay. Czyli 4 miesiące sobie sfinansowałeś właśnie, nie? Ty miałeś na 1000. Tak, czyli w tym momencie właśnie pracujesz na darmo, tak? I no właśnie. Dołożyłeś do tego. Wiesz, ludzie tego w ogóle nie czują, nie? Że 4 miesiące tak naprawdę są w plecy, nie? Przez to, że odpuścili te 4 miesiące. No szkoda, no ale to wiesz, to jest kwestia emocjonalnego podejścia już w trakcie targowania. Mhm. Jak nie masz tych alternatyw, nie czujesz się pewnie, to wiesz, to ludzie się po prostu... Walka! I my na koniec tego odcinka mamy dla was konkurs. Tak jest. I do wygrania jest książka Wojtka. Najnowsza. Z autografem. Specjalnie dla ciebie. Ale żeby wygrać konkurs, musisz napisać w komentarzu pod tym wideo, czym jest dla ciebie wolność finansowa. Także napisz... Jak ty to rozumiesz? Jak ty to rozumiesz? I komentarze, które będą miały najwięcej lajków, automatycznie komentarz wygrywa i wysyłamy ci książkę... Nie sprzedawaj, pozwól kupić. Dokładnie tak. Także... Pozwolę ci wysłać. Dokładnie. Sobie wysłać. Wojtek, dzięki w takim razie. Dzięki. Trzymaj się. Hej. Dzięki.